drodzy, w zeszłym tygodniu mówiłem o nadziei, dzisiaj również chcę o tym mówić. O nadziei, którą odkrywamy w Słowie Bożym. To ma być nasz główny przewodnik tych rekolekcji, tego czasu. Słowo Boże, jak wiemy, to nie jest tylko słowo napisane wieki temu, ale to jest słowo, które się wydarza wtedy, gdy jest czytane. Zobaczcie, Izajasz głosi to słowo w VI wieku przed Chrystusem. I w VI wieku mówi głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu. I mija 600 lat. I to słowo się wypełnia w osobie Jana Chrzciciela, który te słowa mówi na pustyni ludzkiej, patrząc, pokazując Jezusa. Słowo Boże wydarza się, gdy jest czytane. Gdy czytasz Słowo Boże w domu, ono na nowo się dzieje. Na nowo staje się rzeczywistością. To nie jest tylko opowieść sprzed wieków, to jest słowo na dziś. To dlatego niektórzy mówią słowa, których ja długo nie mogłem zrozumieć. To nie ty czytasz Słowo, ale Słowo Boże czyta ciebie. Ja ich długo nie rozumiałem. Próbujcie je zrozumieć. Słowo Boże czyta ciebie, gdy otwierasz Słowo Boże. To widzisz tam swoją historię. A więc dzisiaj pośród nas staje Jan Chrzciciel i mówi: prostujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Co robił Jan Chrzciciel? Jesteśmy w katedrze Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest jedną z czołowych postaci dla średniowiecznego Kościoła. Jeśli przyjrzycie się ikonom, bardzo częsty motyw deesis, motyw, gdzie Chrystus jest na środku, a po dwóch stronach jest Maryja i Jan Chrzciciel, taka trójka. I zresztą mamy tego motyw także w naszej pieśni Boga Rodzica. Tam też jest przyzywanie Maryi i Jana Chrzciciela i Chrystusa, ta trójka. Ojcowie Kościoła mówią, że na sądzie ostatecznym z pomocą nam przyjdzie Maryja i Jan Chrzciciel. Więc warto się temu Janowi rzeczywiście przyglądać i też stąd wiele kościołów, między innymi nasza katedra średniowiecznych kościołów miało jego jako patrona. Oto Jan jest nad Jordanem. Nad Jordanem bardzo blisko Jerozolimy. Na wschód od Jerozolimy, nad Jordanem, przy Betanii Jan udziela chrztu. Czemu tam? Ponieważ w tym miejscu wieki wcześniej, 10 wieków wcześniej, Izrael przechodził, wracając z Egiptu. To tam, tędy wszedł do ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego. Jozue, po hebrajsku Jeszua, Bóg zbawia. To imię Jozue to dokładnie to samo imię, które znamy jako imię Jezus. 10 wieków przed Jezusem Jeszua przeprowadza ludzi do ziemi obiecanej przez morze, przez jezioro, przez wszystkie wody wymieniłem, przez rzekę Jordan. I oto zobaczcie, jest ciekawa sprawa. Otóż Żydzi, którzy wchodzą z niewoli, są pełni takiego piękna. Oto przeżyli 40 lat na pustyni, idą z Arką Przymierza, mają z wielkim szacunkiem, czczą Słowo Boga, mają ze sobą namiot spotkania, gdzie rozmawiają z Bogiem, zachowują Jego prawo, mają marzenie o byciu świętymi w Ziemi Świętej, którą Bóg im obiecał, mają wejść do krainy mlekiem i miodem płynącej. Są tacy święci, pełni wiary. No ale wiemy, że potem przez wieki od tej wiary odchodzą. I Jan, do Jana, jak czytamy w Ewangelii, przychodzi cała Jerozolima, wszyscy ludzie przychodzą, wyznają swoje grzechy i przyjmują chrzest nawrócenia. Dlaczego? Bo Jan tym wszystkim ludziom przypominał, żeby zaczęli żyć tak, jak przodkowie, którzy w tej rzece wchodzili do ziemi obiecanej. Aby to dobrze zrozumieć, trzeba nam troszkę zmienić myślenie, bo słowo chrzest nam się jednoznacznie kojarzy z sakramentem, polaniem głowy dziecka wodą i wypowiedzeniem jego imienia. Tutaj w ogóle nie chodzi o to. Pierwsze znaczenie tego greckiego słowa baptizo to nie znaczy chrzczę, ale zanurzam. I choć to nieładnie brzmi, ale powinniśmy nie mówić Jan Chrzciciel, ale Jan Zanurzacz albo Jan Zanurzający, bo to była jego misja. On zanurzał w Jordanie.
I na czym to polegało? Brał takiego człowieka, który właśnie wyznał swoje grzechy i chciał zmienić swoje życie, wchodził z nim do rzeki Jordan, zanurzał go w tej wodzie, trzymał go tam mocno, a był silnym człowiekiem, trzymał go tam mocno, aż ten już tam wszystkie bąbelki wypuścił i gdy tamten już pod wodą bladł, to on go wynurzał z wody. I jak go wynurzał, to ten prawie uduszony człowiek brał oddech życia. I to był symbol tego, że to, co było złe, umarło. Umarłeś i masz być nowym człowiekiem. Masz żyć w nowy sposób, z nową świętością. Ta woda jest symbolem obmycia, oczyszczenia. Masz powrócić do pierwotnej świętości, którą żyłeś, kiedy twoi ojcowie wychodzili z Egiptu. I teraz zobaczcie, w tym kontekście musimy zrozumieć dzisiejszą Ewangelię. Bo my ją czytamy w Adwencie, więc jeśli słyszymy przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, to myślimy sobie o Jezusie, który przychodzi malutkim żłóbku w Betlejem, gwiazda, pasterze, mędrcy. Ale Jan Chrzciciel, Jan Zanurzacz, zanurzający, mówi te słowa chwilę przed tym, jak do tego zanurzenia przyjdzie Jezus, dorosły, 30-letni Jezus. I w tym kontekście trzeba rozumieć te słowa. Oto przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki, wejdźcie na drogę nawrócenia. To dlatego, gdy Jan zobaczy Jezusa, to powie do swoich uczniów, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan, który do tej pory, no właśnie jak dzisiaj tutaj czytamy, ja zanurzałem was wodą, po mnie idzie ten, który będzie zanurzał was Duchem Świętym. Specjalnie unikam słowa chrzczę, żebyśmy to dalej rozumieli. Zobaczcie, Jan zanurza wodą, a przyjdzie mocniejszy Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie tylko symbolicznie odmywa w wodzie. Gładzi te grzechy raz na zawsze. Co ciekawe, gdy Jan to powiedział, to uczniowie Jana, między nimi Andrzej, odeszli od Niego. Zostawili swojego mistrza i poszli za Jezusem. I po to jest nam ten Jan dany, aby i nam powiedział, oto Baranek Boży, skieruj na Niego siebie, idź za Jezusem. Jan żył w ciszy, na pustyni. A teraz mówi o sobie, że jest głosem wołającym na pustyni. Wyszedł z ciszy, z pustyni, z pustkowia i stał się głosem. Ważna jest ta przestrzeń pustyni, tego bycia sam na sam z Bogiem. I to ważne dla nas, żeby znaleźć taką przestrzeń w naszym zabieganiu, w naszej codzienności, w tych głosach, które słyszymy każdego dnia, wypowiadamy. Czy mamy przestrzeń pustyni? Przestrzeń, kiedy nie ma nic wokół. Taka codzienna chwila zatrzymania, zastanowienia, wyciszenia. Mówimy sobie różne rzeczy, wmawiamy sobie też czasem sami, albo inni nam wmawiają. Nie dasz rady, to się nie uda, jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, jest źle, będzie jeszcze gorzej. Tyle słów, które nam odbierają nadzieję. Na te słowa potrzeba odpowiedzi. Kiedy sobie wmawiamy i powtarzamy, echo w naszej głowie nam powtarza, to potrzeba Słowa Bożego, które nam odpowie na to słowo, które nas niszczy, które jest brakiem nadziei. To jest odpowiedź. Słowo, które stało się ciałem dla nas, Emmanuel, Bóg z nami. Słowo się wydarza, gdy je czytamy. Ale to słowo, które pozwala nam żyć nadzieją, to także słowo, które nas posyła do innych. Jan Chrzciciel z tej pustyni, z tego swojego przeżywania relacji z Bogiem, wyszedł do ludzi, służył ludziom, wskazywał innym na Jezusa. Kiedy zostawimy Słowo Boże tylko dla siebie, jesteśmy martwi. A taka biblijna ciekawostka, gdy spojrzymy na Ziemię Świętą, mamy rzekę Jordan, wypływa z góry Hermon na północy, wpływa do jeziora Galilejskiego i potem przepływa przez cały Izrael i wpływa do Morza Martwego i tam kończy swój bieg. Ojcowie Kościoła, patrząc na tę sytuację, mówią tak. Jezioro Genezaret to jest jezioro słodkie, jezioro pełne życia,
największy zbiornik słodkiej wody na Bliskim Wschodzie. Mnóstwo ryb, żyzna, zieleń naokoło przy brzegu, świeża woda, jakieś podziemne strumienie, źródła. A jezioro martwe, morze martwe, to jest morze martwe. Jest całkowicie słone, tam nic nie żyje. Nawet żadna bakteria, tam wszystko umiera. I ojcowie Kościoła mówią tak. Słowo Boże jest jak rzeka Jordan, przepływa. Jeśli będziesz je zatrzymywał dla siebie, to będziesz martwy. Jak morze martwe, zatrzymuje Jordan dla siebie. Ale jeśli będziesz jak jezioro Genezaret, czyli z północy, z góry Hermon wpuszczasz Jordan, a wypuszczasz w kierunku południa, przepuszczasz przez siebie Słowo Boże, dajesz je dalej, to będziesz bardzo żyzny, będziesz żył. Może taka mała biblijna ciekawostka, ale myślę, że coś w tym jest. Słowo Boże nie jest dane tylko dla nas. Dzięki Janowi apostołowie mogą iść za Jezusem, mogą iść za barankiem. Czyli jego relacja z Bogiem sprawia, pokazuje, ukazuje innym Jezusa. I to jest zadanie Kościoła, zadanie każdego z nas. I w tym kontekście chcę mówić dzisiaj o Kościele, o wspólnocie, bo tak rodziła się pierwsza wspólnota uczniów Jezusa. Andrzej był uczniem Jana Chrzciciela, który zanurzał w Jordanie. Andrzej wsłuchiwał się w słowa swojego mistrza i gdy mistrz powiedział oto Baranek Boży, to zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Przyjrzał mu się, wsłuchał, zrozumiał, że to Mesjasz i Andrzej poszedł do swojego brata, do Szymona, do Piotra i powiedział do niego, znaleźliśmy Mesjasza. Wziął za rękę brata i przyprowadził brata do Jezusa. Tak się tworzyła pierwsza wspólnota uczniów Jezusa, pierwszy Kościół. Jeden drugiego przyprowadzał, bo sam zrozumiał, że jest przy Jezusie. I Jezus zaprasza do przygody wiary Szymona i mówi do niego, ty będziesz skała, ty będziesz Piotr, na tej opoce zbuduję mój Kościół. Rozumiecie, co powiedział Piotrowi? Jezus uczynił skałą człowieka, który ze swej natury był jak piasek. Miał być skałą, ale słyszy, zejdź mi z oczu szatanie. Miał być skałą, ale na jeziorze, gdy jest burza, to nie potrafi chodzić po wodzie i tonie i woła zanurzony, Panie, ratuj. Miał być skałą, ale jak służąca mówi, o, jesteś jednym z uczniów. Nie znam tego człowieka. Taka skała, fundament Kościoła, pierwszy papież. Piasek nie skała. A Jezus go kocha. I po zmartwychwstaniu na plaży w Galilei, nad jeziorem, pyta, Piotrze, czy ty mnie kochasz? Piotr zdradził, zaparł się Jezusa, nie dorósł do oczekiwań, jakie pokładał w nim Jezus. Ale Jezus nie odwołuje swojego zaufania, nie odwołuje swojego wybrania i mówi, czy ty mnie kochasz? I w odpowiedzi, gdy Piotr mówi, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham, to Jezus mówi Piotrowi, paś moje baranki, troszcz się o mój Kościół, o moją owczarnię. Taka jest miłość. Kochamy innych takimi, jakimi są. Nie kochamy wyobrażeń o drugiej osobie, ale tą drugą osobę. Mąż kocha żonę taką, jaką ona jest. Nie może mówić mąż do żony, będę cię kochać, jeśli będziesz zawsze uśmiechnięta, zdrowa, silna i bez humoru. Będę cię kochać, jeśli coś będziesz miał dla mnie czas, mówi żona do męża. To by była parodia miłości. Kocham cię takim, jakim jesteś, także z twoimi humorami. Nie kocham wyobrażenia o tobie, ale kocham ciebie. Jezus kocha Szymona, a nie swoje wyobrażenie o Szymonie. Kocha go takim, jakim on jest. A my, czy jesteśmy lepsi od tego piaseczku, jakim jest Piotr? Nic z nas nie żyje, moi drodzy, na miarę marzeń Jezusa o nas. Jesteśmy jak święty Piotr. Idealnie jesteśmy. A on nas kocha. I każdego dnia nie cofa swojej miłości do nas. Chociaż pewnie nie spełniamy jego oczekiwań. A ja, jako ksiądz,
Czy jestem takim księdzem dzisiaj, jakim marzyłem, że będę, jak byłem w seminarium? Nie, jestem znacznie gorszy od moich marzeń, które miałem w dzieciństwie o byciu księdzem. Ale kocham to, że jestem księdzem, takim, jakim jestem, chociaż słabym. Jezus kocha Szymona takim, jakim on jest, chociaż oczekiwania mogą być inne. Moi drodzy, mówię to dlatego, że Kościół, jaki tworzymy, Kościół, w którym jesteśmy, czy jest Kościołem, który jakiego Jezus chciał? Czy takiego Kościoła chciał Jezus? Kościoła, o którym Ratzinger w 2005 roku podczas Drogi Krzyżowej mówi: Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź. Łódź, która nabiera wody ze wszystkich stron. Takiego Kościoła chciał Jezus? Nie chciał takiego Kościoła. A czy nie kocha tego Kościoła? Jaki ma? Kocha. I o takim Kościele mówi: to jest ciało moje. Takiemu Kościołowi mówi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Nam, którzy tworzymy Kościół, ludziom połamanym, ludziom zepsutym, poranionym, porozrywanym przez grzech. A On nam mówi: idźcie i głoście miłość nieprzyjaciół. Nam, którzy nawet nie potrafimy przyjaciół kochać, mówi o miłości nieprzyjaciół. Kochacie więc, moi drodzy, tego Jezusa, który jest takim Kościołem, pasuje do waszych wyobrażeń? Pewnie w wielu miejscach nie pasuje, bo macie marzenia, a także oczekiwania wobec Kościoła. Ja sam takie miałem. Gdy byłem zupełnie świeckim nastolatkiem, licealistą, myślałem, że Kościół jest taki święty, taki piękny, taki czysty, że wszyscy biskupi i kapłani i ich sekretarze to są tacy zacni. Na krakowskim przedmieściu mamy seminarium, piękny kościół karmelitów. Jak się do niego wchodzi, to widać piękny ołtarz. Drewniany, pozłacany, piękny, wielki ołtarz. Na nim ogromne złote figury, Jan od Krzyża, Teresa Wielka. Zachwycający, pełen chwały. Ale kiedy się wejdzie za ołtarz, to tam klerycy trzymają szczotki, to tam się kwiatki układa. I jak się spojrzy z tyłu, od tyłu na te wielkie, piękne figury, to one już nie są pozłacane, tylko są takie wydrążone, widać drewno, jakieś deski podtrzymujące gwoździe, powbijane pajęczyny. Od środka ten ołtarz w ogóle nie jest piękny. I to mi trochę pokazało taką prawdę o Kościele, że im jestem bliżej w środku, to tym więcej widzę brudów i takich brzydkich rzeczy, które w tym ołtarzu nie zachwycą. Ale ten Kościół dalej jest dla mnie piękny. Mimo że wchodząc do seminarium, przygotowując się do kapłaństwa, im byłem głębiej w Kościele, tym bardziej widziałem, że on wcale idealny nie jest i że kapłaństwo to też nie jest nieustanny stan świętości i łaski. Może się pojawić taka myśl w kontekście różnych głosów, które dzisiaj słyszymy, jak to by było wspaniale, jakby Kościół był inny. Ale nie ma innego Kościoła. I Kościół jest, jaki jest. I mamy go kochać takim, jakim jest. Bo miłość to nie jest dopasowywanie kogoś do swoich oczekiwań. Kochasz to, co jest, a nie to, co mogłoby być. Oczywiście słyszymy głosy, fakty, które nas w Kościele bolą, słyszymy o wydarzeniach, które nas ranią, czy czasem Kościół wręcz niszczy. I bardzo łatwo wtedy pozbawić się nadziei, bo chcemy być w Kościele, kochamy ten Kościół, ale z drugiej strony często nie potrafimy, mamy już dosyć. Kościół nigdy nie był, nie jest i nie będzie wspólnotą ludzi idealnych. Jest Kościołem grzeszników. Uświadamiam to sobie bardzo mocno na początku każdej mszy świętej, kiedy mówimy, prosimy o przebaczenie, wyznajemy swoje grzechy myślą, mową, uczynkiem. I te słowa mówi papież, biskup, kardynałowie, każdy ksiądz, każdy z nas. Jesteśmy grzeszni i potrzebujemy przebaczenia. Kobieta cudzołożna, która była pełna grzechu, miała być ukamienowana, a Jezus ją ratuje, kiedy mówi: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamienie.
Kto jest bezgrzechny, niech pierwszy rzuci kamieniem. Moi drodzy, dzisiaj kamieniami rzucają w Kościół. Prostytutka uniknęła kamienowania, a na koniec Jezus mówi jej konkretnie. Słowa w sumie pełne nadziei. Idź i nie grzesz więcej. Idź w pokoju. Może się wydawać, że kształtu Kościoła dzisiaj nie wyznacza nadzieja, ale jakaś rezygnacja, czasem rozczarowanie, czasem złość czy gorycz. Ale nie możemy tego ukrywać, udawać, że tego nie ma. Musimy mieć odwagę, przyznać się do tego, jacy jesteśmy naprawdę. Także w Kościele musimy robić to, do czego wzywał dzisiaj święty Jan. Prostujcie drogi dla Pana, czyli wyrównać pagórki jakiejś obłudy, czyli obniżyć góry chciwości, podnieść doliny upadku, jakiegoś grzechu, niemoralności. Słowo Boże się wydarza dla nas dzisiaj. Potrzeba tego słowa, żeby oczyszczać się, żeby nas to słowo, żeby nas ten świat, te różne głosy nie paraliżowały. Długo o tym myślałem, bo jestem księdzem. Różne rozmowy w szkole z uczniami. Co mam mówić? O różnych kościołach, o różnych wspólnotach w Waszyngtonie czy w Krakowie. Nie chcę mówić, nie o tym dzisiaj. Moi drodzy, z pomocą przyszło mi Pismo Święte, Stary Testament. Bo to Pan Bóg działa w Kościele tak samo, jak działał we wspólnocie Izraela. A Izrael nie zawsze dawał budujące świadectwo wiary i miłości. Ile to razy w Starym Testamencie czytamy o niewierze ludu, o bałwochwalstwach, o pogaństwie, o odejściach, o grzechach kapłanów, faryzeuszy, o pieniądzach, o zaślepieniu, o jakiejś pustej i płytkiej wierze. A czy Bóg zostawił swój lud? Do takich ludzi posyłał swojego Syna. Do takich ludzi, w takim momencie w historii Izraela pełnym grzechu i odejść, posyła w Betlejem Chrystusa. Nie mówię tego po to, żeby rzucać kamieniami. Taki jest Kościół ludzki, tak jak moje serce. Tworzymy ten Kościół razem. Tak jak my się oczyszczamy i odnawiamy, potrzebujemy spowiedzi, nawrócenia, Kościół tak samo. Jan mówi nad Jordanem, to zanurzenie nawrócenia, by odpuścić grzechy, niech będzie zachętą dla nas w tym momencie Adwentu, żeby pójść do spowiedzi, żeby tę spowiedź dobrze przygotować, żeby tego nie odwlekać. Nawróćcie się, dajmy się zanurzyć temu, umrzeć temu, co stare i dać coś nowego, nowy oddech życia, świeżość. Dlatego ten zanurzenie w Duchu Świętym, bo to Duch Święty musi nas prowadzić. Bez Niego nic nie zrobimy w Kościele. Warto się modlić o Ducha Świętego dla spowiadającego mnie, kapłana. O Ducha Świętego dla mnie, gdy przygotowuję rachunek sumienia. Na czas spowiedzi. O dary światło Ducha Świętego, żebym potrafił swoje serce oczyścić. Żebym prawdziwie na nowo wszedł do ziemi obiecanej. Jak w tym chrzcie Jana Chrzciciela w Jordanii. Pośród w Kościele dzisiaj można powiedzieć to, co mówił Ratzinger. Łódź Kościoła nabiera wody. Wydaje się, że burza jest ogromna, że wichura targa tą naszą łodzią Kościoła, że są różne burze, które nie wiemy, jak pokonać. Ale jest piękny symbol nadziei. W średniowieczu, w starożytności chrześcijańskiej jednym z najważniejszych symboli nadziei była kotwica. Kotwica, dlatego, że jest w niej kształt krzyża, ale też dlatego, no właśnie, że marynarze zanurzają kotwicę, rzucają na dno, a potem łódź może stać bezpiecznie. Nie jest rzucana falami, może się trzymać. Nasza wiara jest też zakotwiczona w niebie. To jest bardzo ważny symbol, szczególnie gdy w tej naszej łodzi coraz więcej wody, a burza na jeziorze szaleje. Idziemy naprzód, mamy życie zakotwiczone w Chrystusie, zakotwiczone w niebie. I jesteśmy pewni brzegu, do którego zmierzamy. Zarzucamy tą kotwicę i możemy iść, mamy cel. I podczas tej drogi ta obietnica Jezusa, Emanuela, ja jestem z wami, sprawia, że mamy nadzieję. Nadzieję, ufamy, że Bóg działa.
ponieważ ta kotwica jest zarzucona i mocno trwa w niebie. Nadzieja, kotwica, żeby się w tej burzy nie utopić, żeby nie stracić nadziei, żeby trafić do właściwego portu.